Siema. Zacznę od przyjemnej rzeczy, więc od mówienia o sobie. A poza językiem ciała znam wiele innych języków obcych, i w tym wypadku nadmienię, że nie chodzi mi o części ciała, choć to co powiedziałem nie miałoby się z prawdą. A więc znam angielski, znam niemiecki, znam hiszpański, znam francuski, znam chiński, znam japoński i znam trochę rosyjskiego. I jeżeli chodzi o poziom każdego z tych języków, to się zdecydowanie różni. Uważam, że po rosyjsku nie powiem ani słowa. Natomiast zrozumiałem trochę rzeczy, szczególnie tych niemiłych i wulgarnych, ponieważ pracowałem z wieloma osobami, które posługiwały się tym językiem. I to był główny cel, dlaczego się nauczyłem go. Okay. W każdym razie, jakby angielski towarzyszył mi całe życie generalnie, więc o nim nie będę się rozwodzić zbytnio. Niemiecki, a niemiecki również miałem od szkoły podstawowej, a pisałem z niego również maturę. A potem mi się zdecydowanie przydało, jak pracowałam gastro z niemieckimi klientami, generalnie, naprawdę. To, było, to był taki plusik, który zawsze dostawałem od nich za to. A jeżeli chodzi o hiszpański, to zacząłem się uczyć w liceum po namach mojego nauczyciela od angielskiego, bo uważał, że to jest świetny okres, żeby nauczyć się innego języka poza angielskim czy niemieckim. Więc tak zrobię, i, i serio uważał, że to była jedna z lepszych decyzji, jaką, jaką podjąłem w liceum. A co dalej? A jeżeli chodzi o francuski, to znam bardzo mało. Fakt, że powiedziałem, że znam francuski na początku tego filmiku jest dużym wyolbrzymieniem, Jakby <gryw> ogarniam, czytałem trochę obcego kamiego. Natomiast po francusku, natomiast generalnie uważam, że rozumiałem ze słuchu tak jedną szóstą. Czy się dogadałbym? Absolutnie nie. Natomiast uczyłem się i powiem to z ręką na piersi, że się uczyłem, mam nawet książkę o, do francuskiego, więc generalnie um, nie zmyślam. W każdym razie, jeżeli chodzi o japoński, uczyłem się, bo oglądam anime i generalnie zawsze jakby ta kultura była gdzieś mi blisko blisko mnie, a chiński dlatego, że studiowałem język chiński na uczelni wyższej, więc generalnie coś tam wiem, e, trochę się uczyłem tego w życiu i generalnie, dobra, zaczniemy od tego, że ja szukałem wiele sposobów na naukę języka obcego i generalnie e, spróbowałem, myślę, że większość rzeczy jakaś jest dostępna i chciałam się z Wami po prostu tym podzielić, a więc dobra, kończymy. Ten, ten o to mnie. Więc tak, e, przede wszystkim uważam, że trzeba sobie wyznaczyć e, powód, dlaczego chcemy się uczyć danego języka. I to jest bardzo ważne, ponieważ e, unikniemy w tym, tym sposobem e, podczas nauki miejsca, gdzie w pewnym momencie się zorientujemy, że tracimy czas a, i nie, jakby nie korzystamy z tego i. To nie jest dla nas aż tak satysfakcjonujący proces, jak myśleliśmy, myśleliśmy, że będzie, ponieważ odkrywamy, że to nam nie jest, jakby to jest nam do niczego niepotrzebne. A skoro tak, no to generalnie warto sobie wyznaczyć powód. I on może być jakikolwiek. Ważne, żeby po prostu był, żeby po prostu był. A na przykład. Ja uczy, uczyłem się języka japońskiego, bo chciałem czytać mangi po japońsku i kiedy poleciałem do Japonii, chciałam po prostu dogadać się z e, mieszkańcami Japonii, bo słyszałem, że po angielsku oni tak średnio. I rzeczywiście okazało się, że cały czas, że łatwiej mi było dogadać się z nimi po japońsku niż po angielsku. Um, um, albo na przykład zacząłem się uczyć, zacząłem się uczyć, a, na przykład zacząłem się uczyć. Hiszpańskiego za namową mojego nauczyciela, ale kolejnym motywem był fakt, że wyjeżdżałem bardzo często z rodzicami na wakacje do Hiszpanii i generalnie ten język zawsze mi się przydawał tam na miejscu, bo Hiszpania też z angielskim są na bakier trochę, ale hej, jakby. Przyjechał pole, który mówi po hiszpańsku i generalnie wiecie, jakby to światełko zawsze się zapalało w ich oczach. I to jest w ogóle. Uważam, że jakby to światełko w oczach osoby, z którą rozmawiacie w ich języku, jest najlepszą rzeczą, jaką możecie doświadczyć podczas nauki języka obcego i wykorzystywania go w, w czasie rzeczywistym. Ale dobra, macie powód, nie? Generalnie macie powód, to teraz warto sobie wyznaczyć cel, jaki chcecie osiągnąć w biegłości w tym języku. A ja na przykład ucząc się francuskiego chciałem po prostu osiągnąć taki poziom, gdziebym mógł oglądać filmy albo czytać gazety, i generalnie nie zaglądać do słownika co, co dziesiąte słowo. Ale to był mi cel. Nigdy nie chciałem mieszkać we Francji. Nie mam Francuzów na. Na nie wiem, w promieniu 5 metrów od siebie, więc jakby okazji jest do tego mało, ale po prostu taki cel sobie wybrałem i tyle. Ja jestem zdania, że im ambitniejszy cel, tym lepiej. Dużo osób uważa wręcz przeciwnie, że warto stawiać sobie te mniejsze cele, żeby potem, nie, wiem, na przykład w angielskim osiągnąć A2, a potem, potem B1, potem B2, albo w chińskim HSK1, HSK2, HSK3. W każdym razie ja uważam, że po prostu lepiej sobie stawić yy, ten ambitniejszy cel, ponieważ wtedy nie ograniczacie się za bardzo i generalnie. Możecie troszkę bardziej być swobodni w tym, plus ambitniejsze cele zawsze mnie bardziej motywowały. Kropka. Dobra. I teraz najważniejsze, chyba to, co was zawsze tutaj przy, jakby, przyciągnęło do tego filmiku, czyli jak się uczyć języków obcych. To jest trudny temat, to jest trudny temat, ale e, jakby podjąłem się go, więc spróbuję go Wam wyjaśnić na moim, na moim przykładzie. A więc ja uważam, że najlepszą nauką. Uh, najlepszą, najlepszym sposobem na naukę języka obcego jest czytanie, kropka, być może to wiele osób zmartwi, natomiast uh, uważam, że czytanie jest najlepszą metodą, ponieważ uh, ucząc się słówko po słowie, zapomnijcie o nich, mm, myślę, że tak z tydzień albo dwa tygodnie max po sporządzeniu takiej listy ze słówkami i generalnie potem, potem robicie kolejną listę i znów o niej zapominacie. Jakby come on, jakby... Miałam się, że tworząc takie listy ludzie są świadomi tego, że o tym zapomną. Um, warto robić sobie, ewentualnie robiąc taką listę, jak już lubicie listę, to warto jakieś skojarzenia sobie chociaż dorobić albo przeciwieństwa, jakby to też to się łatwiej zapamiętuje. Natomiast ja jestem zdania, że najłatwiej się zapamiętuje słówka w kontekście w kontekście o kontekście, dlatego lepiej zapamiętywać zdania, lepiej czytać książkę, lepiej czytać czasopisma, a nawet, co jest moją chyba jedną z najulubieńszych metod, to jest po prostu oglądanie jakiegoś filmiku na, na, w internecie, na przykład na YouTubie i generalnie tłumaczenie sobie zdań osób, które tam mówią w danym języku, które Was interesuje, ponieważ kolejną bardzo ważną rzeczą w nauce języka obcego jest to, żeby to było przyjemne, jakby Okej, okay, dobra. Podręczniki, super. Jakby ja sam korzystam z podręczników, jakby całe życie. Natomiast kawan, jakby każdy, kto się uczy języka doskonale wie, że po dwóch tygodniach, jakby po pracy, czy po studiach, czy po szkole, nawet nie macie ochoty w ogóle zajrzeć do tych czarno-białych odbitek, <laughs> come on, jakby kawan. Kogo wy oszukujecie? No, ja, 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 ja siebie oszukiwałem przez pewien moment i myślałem, że tak dam radę ale nie, jakby to jest, to jest trudna metoda i nie jest atrakcyjna, więc wiecie, jeżeli to nie jest szkoła, to nie jest na ocenę, albo to nie są studia, to generalnie warto sobie umilać ten proces, jakby czemu, czemu? uczyć się języka obcego sobie jakby, jakby karzecie się tym, tym, tym procesem, to nie musi być trudne, jakby wiele osób jakby mam wrażenie ze szkoły wyciąga jakąś taką, jakiś taki zwyczaj, że nauka musi być trudna, musi być nudna i, i to musi być o czymś, czego nie chce się uczyć, natomiast Wy sami dla siebie jesteście nauczycielami, nie? Więc generalnie ja uważam, że najfajniej się uczyć języka obcego przez rzeczy, które was jarają. Na przykład, ja uczyłem się języka hiszpańskiego i nadal się uczę przez oglądanie filmiki, filmików na YouTubie albo oglądanie reality show po hiszpańsku. Na przykład, kiedyś oglądałem La Usurpadora. Taki, nie wiem, latynoski jakiś serio, w ogóle totalnie nie mam pojęcia, jak ja to znalazłem, ale jakby ta fabuła mnie tak wciągnęła, że zacząłem sobie po prostu to oglądać i zacząłem sobie tłumaczyć te rzeczy. I generalnie, wiecie, dużo słówek zapamiętywałem, samoistnie, ponieważ tam był pewien kontekst, nie, bo tam była ta siostra i ta była bliźniaczka, bla 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 bla. Anyway. I, I po prostu wiecie, to się to samo wlatywało. Tak samo na przykład ja jak uczyłem się języka chińskiego, to bardzo, bardzo lubiłem właśnie oglądać filmiki na YouTubie po chińsku, ale również uwielbiałam oglądać filmy po chińsku. I rzeczywiście to jest trochę długotrwały proces i trochę tracicie na przyjemności z oglądania filmu, bo musicie cały czas zatrzymywać. Natomiast satysfakcja z tego, że oglądacie w danym języku natywnym, gdzie został stworzony film jest, jest chyba o wiele bardziej, i dla, dla mnie osobiście jest o wiele większa niż po prostu oglądanie czegoś co płynie. Ale okej, okay, jakby wiecie, różna ten, więc ja uważam, że serio jakby warto po prostu uczyć się języka w przyjemny sposób. I czytając, dużo czytając, no niestety taka jest prawda, bo inaczej się nie da według mnie, według mnie. A Jest taki podręcznik Asimil chyba, który korzysta z tej metody, że macie te historyjki i tam tłumaczycie. Natomiast bądźmy szczerze, te historyjki też mi się nudzą, bo one są dziecinne, nie zapamiętujecie, i chyba, że są to są jakieś ciekawostki, to wtedy spoko. Natomiast ja bardzo lubiłem na przykład, o, jak się uczyłem języka chińskiego, to bardzo, bardzo lubiłem czy czytać. Chińskie, chińskie czasopisma w internecie, macie tego masę na przykład też jest nawet BBC Zhongwen, czy taka jakby chińska odnoga BBC, to też tam macie i chiński uproszczony, i chiński tradycyjny, więc generalnie naprawdę bardzo warto, warto się tego uczyć i też jest fajne, fajne to, że generalnie wiecie, w większości telefonów jak się na przykład, nie wiem, czytać jakiś artykuł to możecie po prostu przytrzymać Zaznaczyć jakieś słówko i od razu je skopiować do, do słownika, przetłumaczyć i, 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 i heja, nie? Więc, więc, to jest, więc to jest cool. A masę moich znajomych uczuło się przez słuchanie muzyki, przez nawet zmienianie opcji na telefonie na dany język, którego się uczycie. A okej, okay, bo dla mnie to nigdy nie było efektywne, ale jakby wiecie, róbcie wszystko, co Wam sprawia przyjemność, bo bądźmy szczerzy, to jest bardzo ważne, żebyście wynieśli z tego filmiku, że generalnie. A, Każda metoda jest inna i każda metoda mm, działa inaczej na każdego człowieka. I to jest straszne, ale taka jest prawda. Generalnie nie ma jednej metody. Jesteście różni, jesteście piękni w tym, że jesteście różni od siebie. Więc a, radzę po prostu szukać, cały czas próbować. Nudzi Was przypisywanie, nie wiem, szlaczków czy tego, zmieńcie sobie na coś innego. Nudzi Was oglądanie, nie wiem, filmików albo filmów, zacznijcie czytać. Nudzi Was czytanie i po prostu, nie wiem, wkurza Was, że jest za dużo staroświeckich słów i tak dalej no to przerzućcie się, nie wiem, na czasopisma albo na przykład zacznijcie słuchać podcastów, to też jest świetna metoda, świetna metoda, po prostu wiecie, słuchacie sobie Chillera, Utopia, jesteście w tramwaju, jesteście gdziekolwiek, jesteście, nie wiem, w nachacie, w pracy, gdziekolwiek, i po prostu nie wiem, nagle wyłapujecie jakieś słówko, którego nie rozumiecie, sprawdzacie i takie, a dobra, dobra, ale wiecie, -y, kojarzycie to słówko, kojarzycie to słówko z jakiegoś kontekstu, z jakiejś rozmowy, był jakiś temat, ale co jest najważniejsze, że was to interesuje, że was to interesuje. Bo nie wiem, nie, nie wiem, na przykład ja uczę się wielu języków, korzystałem z wielu podręczników, i tam były takie historie, że. Co to było? I te słówka były staroświeckie. Zresztą moja nauczycielka, moja wykładowczyni, która była rodowitą Chinką, powiedziała mi, że w zasadzie jakby ten chiński, który macie w podręcznikach, to to nie jest prawdziwie chiński, którego, którego, którym się posługujecie na co dzień. I bardzo, bardzo boleśnie to odczułem, wychodząc ze studiów. Jak już skończyłem studia i miałem takie, wow, dobra, jakby. Oni mówią zupełnie inaczej, i gdy oni mówili do mnie po chińsku, to przestawiali się po prostu, że muszę mówić do Białasa po chińsku, żeby on zrozumiał. Natomiast, wiecie, świat jest trochę inaczej zbudowany. Ale generalnie to jest bardzo istotne, właśnie, żeby to było przyjemne, żeby to było przyjemne. Kropka, ponieważ to jest wasz, wasz sidequest. To nie jest, nie wiem, nie studiujecie tego, nie uczycie się tego na zajęciach, To jest wasz sidequest, tak? Anyway, chyba, że rzeczywiście to jest ten. Macie wtedy, nie wiem, chcecie się nauczyć na przykład, nie wiem, trochę więcej do matury czy coś. Jak ja uczyłem się do matury, to czytałem bardzo dużo książek po angielsku. W bibliotece dużo wypożyczałem i pamiętam, że pierwszą książką, jaką wypożyczyłem z biblioteki po angielsku, było Ghost Stories of Henry James. Nie wiem, ale ja, słuchajcie, byłem za, bo ten język, ja myślałem, że znam angielski. Nie, czytam tę książkę i czy, czytałem tę książkę, tłumaczyłem sobie, myślę sobie. To jest, czy to jest angielski? To jest angielski! Nie, powiedzcie mi, że to nie jest angielski. To był angielski, tylko okazało się, że pożyczyłem jakąś gotycką powieść z XVIII, czy tam XIX wieku. Nie 18 bo XIX to jeszcze okej, okay, ale XVIII. Hu, lens, też trzeba na to uważać. Natomiast to na pewno bardzo mi dużo, na pewno da, bardzo, bardzo dużo mi dało czytanie. Ogrom, ogrom. Ale wiecie, sam fakt, że, nie wiem, uczycie się danego języka. To generalnie, musicie mieć też satysfakcję z poza nauki per se. Musicie też wynieść właśnie coś, co Was jara w tym, na przykład albo coś, co będziecie mogli, nie wiem, skorzystać również w inny sposób, na przykład czytając fajną historię albo jakiś fajny artykuł, nie wiem, po niemiecku, to nie dość, że się uczycie słówek po niemiecku, uczycie się gramatyki po niemiecku, to przy okazji możecie komuś opowiedzieć, albo, nie wiem, sami się czegoś, czegoś ciekawego dowiedzieć, nie? Co byście się, na przykład, nie wiem, dowiedzieli, ale czytając się po polsku, tak, w ogóle dowiedzieliście się o tym po niemiecku i cool! I to jest cool, to jest satysfakcja w ogóle, totalnie. Tak, coś chciałam powiedzieć, moment. Coś chciałam powiedzieć, coś się na końcu języka. Dobra, mm, anyway. Tak, dobra. Jak przypomnij mi się, to generalnie potem Wam powiem, ale teraz pytanie: ile się uczyć tego języka? Uh, odpowiedź jest prosta do bólu. Do bólu. <noise> ale. Um... Masa osób marzy o momencie, kiedy, wiecie, przestajecie się uczyć języka i nagle po prostu, zamiast uczenia się, jakby po prostu wam to samo wchodzi. To jest możliwe, myślę, na pewnym etapie, ale zanim to nadejdzie, to generalnie uważam, że trzeba się języka, jeżeli chcecie się nauczyć go efektywnie, trzeba się go uczyć codziennie. Ale hej, nie, nie, nie przestraszcie się, nie musicie się uczyć go, Każdego dnia po 8 godzin, chociaż to byłoby mega efektywne i generalnie zezdroszczę każdej osobie, która tak by mogła, ja nawet bym tak nie mógł, <grych> ok, ale dobra. Uh, ważne jest po prostu, żeby utrzymać stałość w nauce, ok? Żeby utrzymać tą jakby ten konstans, to, żeby to było po prostu codzienne, najlepiej, żeby to było codzienne, ale to nie musi być ta, ta sama intensywność, tak? Czyli na przykład nie wiem, złapaliście się, że dzisiaj nie zrobiliście nic, nie wiem. Żeby pouczyć się hiszpańskiego. To chociaż nie wiem, odpalcie sobie jakiś film po hiszpańsku do spania czy coś, albo na przykład, nie wiem. Jak macie jakąś aplikację z jakiegoś języka, to generalnie sobie odpalcie i te słówka sobie przejrzyjcie, ale musicie cały czas o tym języku pamiętać i cały czas sobie przypominać o tym, że hej, ja się uczyłem hiszpańskiego, nie? Dobra, to dzisiaj coś tam nie wiem, coś tam, coś tam, tego, nie? Generalnie. Więc, więc każdego dnia coś trzeba z tym językiem robić, tak? Kropka. Eee, i, i, to jest, i to jest to i to jest to i to jest e, przykra, ale, ale prawda a, wiem co chciałam powiedzieć, natomiast tego, dobra eee, ja jestem chyba starą szkołą generalnie, chyba tutaj myśl, myślę, że masa osób by się ze mną nie zgodziła natomiast ja uważam, że gramatyka jest ultra ważna ultra ważna Sorry, jakby jak ja słyszę, że gramatyka nie jest ważna, czy lepiej lepiej uczyć się więcej słów niż gramatyki? Okej, okay. okej, okay. jakby czaję, wiem o co chodzi, jakby wiem, znam jakby rozumiem jakby tok rozumowania mówiącego, to jakby to. Natomiast jak ja się zacząłem uczyć, ja jak się zacząłem uczyć się na przykład hiszpańskiego, zaczynając od gramatyki, to gdy ja jakoś, nie wiem, sięgałem po już jakiekolwiek, nie wiem, medium, czy jakąś gazetę, czy cokolwiek w hiszpańskim, to ja potrafiłem oddzielić, co jest spójnikiem, co jest słówkiem, co jest końcówką danego słówka, co ta końcówka oznacza i generalnie ja, o, to też bardzo ważne, ja się nie bałem tego języka, ok? Ja uważam, że gramatykę gramatyka, jakby nauczenie się gramatyki, wiadomo, że nie w stu procentach. Możecie się po prostu ogarnąć, 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 nie? Warto ogarniać zasady, żebyście widząc dane zdanie, mogli rozróżnić, gdzie jest podmiot, gdzie jest orzeczenie, co jest, nie wiem, co się zmienia, co się nie zmienia, co się dodaje, co się nie dodaje, bo wtedy mniej się, to jest bardzo ważne, to jest ultra ważne, to jest bardzo ważne, żeby wybrzmiało w tym filmiku, nie boicie się tego języka, bo trzeba, trzeba po prostu... Robić tyle, trzeba się uczyć tyle, że w pewnym momencie język obcy nie był dla was obcy, tylko żeby był dla was kumplem, nie wiem, chłopakiem, kimkolwiek, dziewczyną, kimkolwiek. Okay, jakby, dobra, nie wiem, czy to ma, mało sens, ale po prostu chodzi o to, że patrząc na zdanie, mniej więcej rozumiecie, mniej więcej ogarniacie i nagle macie takie, ej, dobra, jakby, wow, jakby ja nie znam tego słówka, to znam, ale końcówka jest inna. Więc zgaduję, że to chyba się odnosi do, nie wiem, drugiej osoby, liczby pojedynczej, I don't know. Natomiast tego słówka nie znam. A, okej, okay, dobra, to jest to. A, dobra, w tym kontekście to jest tak i tak, nie? I wtedy zaczynacie główkować, i wtedy generalnie jest o wiele prościej, bo wy się nie boicie tego języka. Po prostu. I was to nie zniechęca, bo znacie coraz więcej słów, znacie coraz więcej połączaj, znacie coraz więcej jakichś niuansów, znacie coraz więcej struktur gramatycznych i generalnie dla Was jest takie, wow, dobra, ja to widzę, ja to mogę rozszyfrować, nie? I to jest ultra istotne, żeby właśnie się nie bać tego języka poprzez nauczenie się porządnik gramatyki, poprzez e, uczenie się bardzo dużej ilości słów. I ja na przykład jestem tego zdania, że okej, okay, dobra, ja sam na przykład wypisuję sobie słówka, których na przykład z seriali, z filmów i tak dalej, Natomiast ja ich nie wkuwam. Ja nie wkuwam słów. Nie. Jak uczyłem się japońskiego, to wkuwałem zdania z jakąś strukturą gramatyczną i to jest ekstra, bo wtedy po prostu wyjmowałem słówka, których nie potrzebuję, strukturę zostawiałem i wtedy Japończyk mnie zrozumiał. Ok? Natomiast, i na przykład miałam tak z angielskim, o, i na przykład, nie wiem, jak pisałem, pamiętam maturę, to zawsze mi się myliły kondycjonale, zawsze, nie wiem, jakby to była moją to była moja pięta Achillesowa kropka. I na przykład pamiętam, że zapamiętałem takie zdanie z piosenki Beyoncé, if, if I were a boy, I think I could understand. I, I wiecie, i macie if I were, to jest takie, dobra, to jest czas przeszły, if I were, I think I could, czyli okej, okay, dobra, czyli używamy tego, nie wiem, to jest poten... potential chyba? Nie wiem, sorry. Ale dobra, jakby wiecie o co mi chodzi, nie? Że wtedy zapamiętałem jakby to chyba jest akurat drugi conditional z tego co pamiętam. Chyba ja. No. No to generalnie tak właśnie zapamiętałem to. I, i wiecie, i macie zdanie i tego. Natomiast gdybym na przykład zapamiętał po prostu, nie wiem, nauczył się struktury tak po, po prostu albo jakichś słówek tak po prostu bez żadnego jakby kontekstu, to w ogóle, to by mi wypadło z głowy, nie? Jakby, wiecie. Więc to jest bardzo istotne. To, co chciałem powiedzieć przed dygresją z Beyoncé, to... Eee... Zapomniałem. A, wiem, co chciałem powiedzieć. To ja uważam, że lepiej sobie wypisywać te słówka, bo właśnie się ich mniej boicie, a potem w pewnym momencie same po prostu będą wam wpadać do głowy i sami będziecie potem pamiętać, co one oznaczały. A, natomiast to jest bardzo ważne, że jeżeli stosujecie tą metodę, czyli idziecie na ilość, a nie na jakość, to wtedy tej ilości musi być naprawdę bardzo dużo, ok? I musicie bardzo często sobie dostarczać tą ilość, bo wiecie, to, to nie jest tak, że nie wiem, czytacie sobie, nie wiem, obejrzycie jeden film i będziecie jak... Okej, okay, dobra, jakby, yo hablo espanol. Nie, <ścoughs> nie. Musicie oglądać masę, masę tego shitu, ale wiecie, jeżeli to jest przyjemne, to to jest mega przyjemny shit, więc you know. Tak, więc to jest bardzo ważne, żeby ta nauka języka była przyjemna. Kropka. A wtedy jak nie wiem będziecie wracali z pracy i zamiast sobie odpalić jakiegoś serialu po angielsku, odpalicie sobie serial po hiszpańsku, to macie taką satysfakcję, że się uczycie i przy okazji się relaksujecie i przy okazji będziecie mieć więcej słówek i będziecie mogli wykorzystać to gdzieś tam, wiecie, w życiu codziennym i to jest, to jest jeszcze hiszpański, hiszpański dzieł kultury, więc w rozmowie możecie o tym wspomnieć. Macie tyle. Tyle, tyle plusów. Tyle plusów. Serio. Um, więc podsumowując może, bo to był taki mój wywód, ja generalnie dużo mówiłem, więc tak, dobra. Więc uh, ile się uczyć? Najlepiej codziennie. Jak się uczyć? Tak, żeby to było dla Was przyjemne. Testujcie, testujcie każdą metodę, jak, jakakolwiek jest. Gramatyka jest ultra ważna i ja uważam, że uczcie się więcej słówek, ale nie zapamiętujcie ich w sensie inaczej, zapisujcie sobie masę słów, wychwytujcie, o, chwytujcie masę słówek, ale niekoniecznie ich się uczcie. Wkuwajcie zdania z daną gra strukturą gramatyczną, albo po prostu zdania, żeby po prostu wiedzieć, nie wiem, zapamiętać, że e, ablas i as to jest, to jest druga forma i tak dalej. To musi być przyjemne, to musi być różnorodne, to musi być dostos dostosowane pod Was. Musicie również oprócz e, z faktu uczenia się z samego uczenia. E, Myślicie też mieć coś innego, na przykład jakąś fajną, ciekawą historię, albo coś, co Was zainteresuje, albo coś, co nie wiem, sprawi, że masz doznania artystyczne albo nie wiem, a Wasze emocje pójdą w górę, bo nie wiem, czy wiecie, ale jak się uczycie, to warto się emocjonować nad daną rzeczą, którą się uczycie, bo wtedy łatwiej zapamiętujecie. A, tak i podręczniki są mega fajne, aplikacje są super. Ale słuchajcie, poszerzajcie horyzonty, okej? Okay? Poszerzajcie horyzonty. A jeżeli chodzi o aplikacje, czyli temat, który się bardzo często przewija w takich filmikach, to ja jestem fanem, ale uważam, że w pewnym momencie warto też korzystać z innych rzeczy, bo aplikacje uważam, że są głównie po to, żeby jakby zajarać Was danym językiem albo ewentualnie, nie wiem, tak się nauczyć na jakąś wycieczkę, to spoko, to mega na trip, czy coś tam, wiecie, kurczę, jadę z zieloną słówką na tripa do Hiszpanii, ekstra, cool, nie? Natomiast, i you no, know, jakby możecie zrobić więcej, polecam, polecam. E, co jeszcze? No, z takich metod to powiedziałem wszystko, czytanie jest Królem, sorry, ale to jaka jest prawda. Ale jeżeli nie wiem, na myśl o czytaniu macie dreszcze i ciary i włosy wam stają dęba, to generalnie filmiki. Masę filmików. Masę filmików. osłuchujcie się z tym językiem, to jest bardzo ważne. I tyle. Um, ee, tak. A, dobra, i to jest bardzo ważne, czego nie poruszałem, bo mówiłem cały czas o biernej znajomości języka, ale też warto ćwiczyć aktywną, czyli mówienie, 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 mówienie. I generalnie uważam, że trzeba, jak się uczycie jakiegoś języka obcego, to trzeba na głos wszystko mówić. A wiadomo, że w autobusie tego nie będziecie robić, ale musicie, musicie ucząc się jakiegoś zdania na pamięć na przykład, jak już się uczy, uczycie czegoś na pamięć, albo czytacie, to warto to robić na głos, ponieważ... Wy będziecie mówić w tym języku. Chyba, że wasz plan jest od początku, żeby nie mówić w tym języku, tylko nie wiem, czytać w tym języku. To spoko. To okej. Okay. To jest wasze życie. Cool. Jakby nie będę wam mówić, że to jest bez sensu, bo uważam, że w wielu przypadkach nie. Jakby wiecie, jak się, nie wiem, uczycie, I don't know, na przykład hindi albo, nie wiem, sanskrytu i chcecie po prostu czytać w tym języku, albo łaciny. Nikt nie mówi w łacinie, ale jak chcecie się nauczyć, no to spoko. Natomiast wiecie, większość języków jednak. Wymaga mówienia, jeżeli chcecie się skomunikować z kimś, a ja myślę, że chyba tak jest zawsze, <laughs> no dobra, anyway, nie ma to sensu, ale wiecie, co mam na myśli. Więc tak, a jeżeli chodzi o ćwiczenia z mówienia, to generalnie nie powiem Wam i chyba nigdy Wam nie powiem, jak się nauczyć najlepiej mówić w danym języku, oprócz rozmowy z native speakerem albo z jakimś innym, nie wiem, użytkownikiem danego języka. Okej, okay, słyszałem o aplikacjach do tego, na przykład High Native, albo albo o jakichś innych rzeczach. I don't know, słyszałem, nie wiem, nie wiem. E, też są e, e, co jest jeszcze? E... A, słyszałem, że ChatGPT też jest całkiem spoko, ale nie jestem pewien, bo nie korzystałem. Natomiast no ja generalnie uczyłem się na głos po prostu. W sensie powtarzałem sobie wszystko na głos. I, i tak. I wymowy się uczyłem przez YouTube, puszczając sobie po prostu wymowę przez francuskiego, to jest bardzo ważne, żeby ten, bo oni strasznie, strasznie są źli, jak wy coś innego i to jest No, 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 <średfy> Tak wam mówię. I tak. Ale generalnie to wiecie, to jest najtrudniejszy akurat aspekt wy wyuczania się, sorry, ale taka jest prawda. Jakby ucząc się języka jakiegoś obcego w waszym państwie, w którym się urodziliście, a to nie jest to państwo, gdzie, gdzie chcecie wykorzystać ten język, no to to wiecie, to, to jest trudne akurat. Ale dobra, le, dlatego czytanie, serio, czytanie. Przynajmniej zrozumiecie wszystko, co, co, to, co kto was powie, a jeżeli będziecie mieć masę okazji, żeby używać tego języka, no to hej, to to generalnie nie będziecie, wiecie, jak dziecko we mgle, tylko będziecie już sobie radzić. Dobra, powiedziałam ile, powiedziałam jak, yy, cel jest bardzo istotny, yy, powód też jest, też jest ultra ważny, żebyście cały czas pamiętali, miejsce z głowy, po co to robicie w ogóle, jakby wiecie, po co ja się uczę tego niemieckiego, że co, że mi się przyda, czy mi się na pewno, na pewno przyda, bo, nie wiem, jakby przypominajcie sobie o tym, bo wiecie, bo czasem łapiecie się na tym, że się uczycie czegoś i macie takie, ale, ale po co? co, co ja robię z moim życiem? <laughs> Okej, <Okay>, dobra. <laughs> Um, tak. I, I coś jeszcze ważnego, co warto, co warto poruszyć. Myślę, że to jest wszystko. Myślę, że po prostu, jakby, ha, to jest, to jest cool. Jakby, wiecie, ja nie, nie uczył się tylu języków, gdyby to nie było fajne. I wiecie, co jest najlepsze, że z każdym językiem jest prościej. Chyba, że zaczynacie uczyć się zupełnie innego języka, to wtedy to jest. To jest, wiecie, wracacie do ustawie zerowych, jak na przykład uczyłem się chińskiego, to ja totalnie musiałem wrócić do ustawień zerowych i uczyć się od początku, ale jara mnie to, to jest super, to jest ekstra, jak rozmawiacie z kimś w danym języku i to jest takie A! super, to jest takie satysfakcja dla mnie zawsze, więc po to zrobię, robię, po to, to robię. No dobrze, w każdym razie, o kurczę, pół godziny nawijam, ja nie mogę, jakby mam nadzieję, że chociaż to, co powiedziałam, miał sens. W każdym razie, e, serio, have fun, micie bawcie się dobrze i, i tyle. I jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do komentowania, ja postaram się na nie odpowiedzieć, ale nie obiecuję, ale postaram się, a w staraniu jestem rewelacyjny, więc <grym z nami> <laughs> więc dobrze, więc ciao i trzymajcie się, bóźka.